Jeszcze takie koraliczki znaleźliśmy i to jest ta posypka z budyniu. Ale my budyń zjedliśmy, a posypki całej nie, a myślę, że ona może być też spoko. Tak, Jan, idziemy? Tak. Dobra, to bierz to. Wałeczek bierzesz? Dobra. Jan, a ty jesteś chory i sprzątasz? Co, Jan? Nie mam co robić. No, nie masz co robić już. Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zaczynam dopiero filmik nagrywać wieczorem, także myślę, że pewnie jeszcze z jutra będzie dołożony tutaj materiał. Natomiast chciałam się z Wami przywitać i powiedzieć Wam o kilku fajnych kosmetykach, które ostatnio kupiłam i się fajnie sprawdzają. Dzisiaj dodałam filmik, w którym mówiłam, że Jasiu idzie w końcu do przedszkola po chorobie i było to właśnie tydzień temu w poniedziałek, ten filmik był nagrywany. Dzisiaj mamy też poniedziałek, tydzień później i Jasiu już jest znowu w domu, także mega mi się chciało śmiać, jak ten filmik po prostu opublikowałam, że mówiłam, że w końcu idzie do przedszkola, a on już jest chory na nowo. Z tym, że wiecie, jest chory, ma kaszel po prostu i jest podejrzenie astmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy dwie wizyty u pulmonologa umówione, to znaczy no, u dwóch różnych ogólnie. I zobaczymy, co powiedzą. Pierwszą już mamy w grudniu, następną mamy w styczniu, także zobaczymy, jak to pójdzie. Rozmawiałam też z jednym pulmonologiem przez telefon. Udało się tak, że wiecie, no od razu z nim rozmawiałam, nie z kimś z recepcji. I powiedział, że Jasiu jest za mały, żeby zrobić spirometrię, także nie wiem, no przez telefon tamta pani doktor co innego mi mówiła, także trochę, wiecie, no... Trochę się wkurzyłam ogólnie, no bo myślałam, że w końcu coś wyjdzie, czy ma tą astmę, czy nie ma, czy po prostu będziemy szukać kolejnej przyczyny, co mu może być, gdyby nie miał tej astmy. A tu jednak, widzicie, okazuje się, że no jednak chyba tego nie zrobią. Zobaczymy, no bo jedna klinika, nie wiem jak to nazwać, przychodnia, klinika, nie wiem, w której pracuje ten lekarz, no to pewnie nie zrobią, skoro już mówił tak, że nie zrobią. Tylko mogą zrobić jakieś testy alergiczne, ale on miał i nic nie wyszło, także ja nie będę tego w ogóle powtarzać. I tak, ale do niego jedziemy właśnie dopiero w styczniu, a teraz w grudniu mamy inną, znaczy no wizytę u innego pulmonologa też w Poznaniu i zobaczymy, czy tam zrobią w tamtym miejscu jakiś mu test, czy spirometrię jakąś, no nie wiem, może jest coś dla mniejszych dzieci, tak jak ta pani doktor mi mówiła przez telefon, no zobaczymy, bo no wkurzające jest to, że on non-stop ma nawracający ten kaszel i to nie jest taki mokry kaszel, który jest od kataru, tylko po prostu taki suchy, mega kaszel. Także no zobaczymy. Ja za chwilę idę się kąpać. Jasiu właśnie przed chwilą usnął. Ja pójdę się wykąpać, zmyję sobie makijaż, nałożę sobie znowu tą pielęgnację moją, jakiś kwas nałożę i wiadomo, później coś nawilżającego i zabieram się za robienie nowej fotoksiążki, bo faktycznie już dużo mi się znowu zdjęć nagromadziło i chciałabym to zrobić. Też nie pomyślałam w sumie, żeby razem zamówić z jakimiś zdjęciami już od razu, żeby wywołać sobie, wiecie, kilka zdjęć do ramek. No trudno, muszę poczekać na kolejny raz, bo nie opłaca mi się zamawiać po prostu kilku zdjęć ze względu na koszty przesyłki. Dobra, pokażę Wam te kosmetyki. I tutaj kilka nowości, które już pewnie widzieliście. Chociaż tych dwóch chyba Wam nie nagrywałam. To jest ten podkład, który Wam pokazywałam, że dostałam do testów z wizażu. Do tego miałam też pomadkę matową i miałam też z Miss Sporty akurat tusz. Tamtych dwóch rzeczy jeszcze nie, w ogóle nie otworzyłam, nie użyłam. Mimo, że chciałam tą pomadkę przetestować, to jakoś no nie miałam w ogóle... nie wiem, czasu ani okazji takiej, żeby po prostu nałożyć sobie na usta. No mogłabym w sumie w domu to przetestować, ale no nie wiem, no po prostu tego nie zrobiłam. Podkładzik jest świetny, Wam powiem, super, ujednolica skórę. Bardzo fajne są takie właśnie wyjścia, naprawdę bardzo fajnie wygląda na skórze. I kolor Wam powiem, że jest idealny dla mnie. To jest niby kolor 100 Ivory, ale on wcale nie jest taki jasny, tak jak widzicie. On jest taki sam właśnie jak w kamerze.
chociaż nawet nie wiem, czy w kamerze nie jest trochę... Tak, w kamerze jest jaśniejszy. Na żywo jest ciemniejszy. I wam powiem, że on idealnie pasuje teraz do mojego odcienia skóry. I go w ogóle nie mieszałam z żadnym ciemniejszym podkładem. Był naprawdę super. Fakt, że dodałam sobie trochę bronzera, ale poza tym jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i konsystencja super się rozprowadza gąbeczką i naprawdę bardzo długo faktycznie utrzymuje się na skórze. No nie testowałam go te 35 godzin, natomiast no, kilka godzin na skórze był i cały czas wyglądał naprawdę bardzo ładnie. Następna rzecz, którą wam chyba pokazywałam, że kupiłam sobie właśnie na Hebe ten kwas glikolowy 15%. No powiem, że już robi robotę, taki 10%, 15%, naprawdę jest różnica i naprawdę widzę mega poprawę w skórze. No wiadomo, że to nie jest tylko ten produkt, bo używam już od długiego czasu kwasów, ale ten naprawdę, wiecie, tak wszystko wzmocnił, przyspieszył, no bo jest faktycznie mocny i to jest pierwszy kwas, który kupiłam i który mnie szczypie. Tak jak mówię, no jest po prostu mocniejszy. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, tak wam serdecznie polecam. Nie wiem, dlaczego jakoś tak sceptycznie podchodziłam do tych kwasów z firmy Eveline. Jakoś mi się bardziej kojarzy z taką kolorówką niż faktycznie takimi kosmetykami do pielęgnacji skóry, do oczyszczania. Natomiast no, powiem wam, że naprawdę bardzo miło się zaskoczyłam i na pewno jak będę miała okazję, to sobie kupię kolejny kwas właśnie z tej firmy. Także wam serdecznie polecam. Tutaj zobaczę, ta sama firma Eveline. Kupiłam sobie plastry oczyszczające na nos w Rossmanie. Była jakaś promocja, chyba 8 zł kosztowały. Jakoś, chociaż nie wiem, albo może mniej, nie wiem, ja już nie pamiętam naprawdę. I powiem wam, że są naprawdę świetne. Myślałam, że to będzie, wiecie, bardziej takie badziewne, no, że przykleimy sobie, oderwiemy i żadnej różnicy nie będzie, a naprawdę wyrywa bardzo dużo takich zaskórników, jakichś tam rzeczy podskórnych, bo widać to po prostu później po oderwaniu na tym plastrze. Także wam serdecznie polecam. Najlepiej właśnie działa, jak się troszeczkę zwilży nos i na to się naklei dopiero. Także jest to naprawdę super produkt. I tutaj mam dwie nowości, które faktycznie no, używam dopiero od kilku dni, ale też no, póki co jestem z nich zadowolona. Ogólnie szukałam czegoś nawilżającego, bo mówiłam wam, że skończył mi się ten krem z Bandi i postanowiłam sobie kupić serum takie z kwasem hialuronowym 10%. No, powiem wam, że naprawdę jest bardzo fajny. Bardzo fajnie nawilża skórę, super się rozprowadza i czuć właśnie, tak, że ta skóra jest taka mięciutka. Naprawdę jest super, z tym, że nie doczytałam, że to się nakłada na przykład pod olej czy krem. Także na to i tak nakładam krem. Ale mówiłam wam, że nie mam żadnego kremu do twarzy właśnie, żeby, wiecie, nawilżyć tą skórę. I przypomniało mi się, że przecież dostałam z Miksy do testów te takie duże puszki, co możemy to używać na twarz, na dłonie, na całe ciało. Ja też używam to do włosów. I wam właśnie, znaczy i wam właśnie, no i po prostu zapomniałam o tym. I teraz na to serum nakładam jeszcze sobie tamten kremik. Akurat wzięłam tamten do skóry atopowej z tym fioletowym napisem. I sprawdza się to u mnie bardzo super. Nie widzę, żeby mi się skóra pogorszyła od czasu, jak gdy używam tamten krem czy to serum. Także naprawdę jestem póki co bardzo, bardzo zadowolona. I też zniknęły mi takie suche skórki. Tutaj miałam koło brwi właśnie podczas używania tego serum. Także faktycznie musi działać fajnie nawilżająco. A tutaj mamy kwas szikimowy. Ja naprawdę bardzo długo go szukałam ogólnie, bo on ma bardzo fajne zastosowanie, jeśli chodzi o właściwości w sumie. I bardzo dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o zaskórniki, o takie grudki podskórne, które ja właśnie miałam bardzo dużo ich na czole. Ogólnie dużo udało mi się już zwalczyć dotychczasowymi kosmetykami, natomiast ten jest, ten kwas szikimowy, no bardzo dobrze na to działa, dlatego no chciałam go przetestować. Ostrość jest chyba w końcu. I powiem wam, że naprawdę jest bardzo fajny. Też mnie trochę szczypie po nałożeniu. Mimo, że tu jest tylko 5% kwasu, to naprawdę robi robotę i jest ta skóra jeszcze bardziej taka gładziutka po użyciu jego. I go nakładamy na kilka minut na twarz po prostu i spłukujemy. I ja go kupiłam ze względu na to, że przy zakupie właśnie dwóch rzeczy znakomi mieliśmy na drugi. Drugi był za złotówkę, albo minus 80%, chyba za złotówkę był. Chyba taka była ta promocja.
Także no, wzięłam sobie dwa takie kosmetyki i póki co, tak jak mówię, jestem bardzo z tego zadowolona. Zmykam właśnie pod prysznic, bo chcę zrobić tą fotoksiążkę. Tak jak mówię, skończyłam tamtą fotoksiążkę, jak Jasiu miał jakieś 3,5 roku. Także nie wiem, czy uda mi się dojechać teraz do obecnego momentu, bo Jasiu no, w sierpniu miał 4,5 już. Także nie wiem, no zobaczymy, jak to mi się uda tam z tymi zdjęciami. Zależy, ile będę miała na dany czas zdjęć, które jakieś tam fajnie, faktycznie fajne wyszły. Zobaczymy. Już nie mogę się doczekać fotoksiążki właśnie z tego roku przedszkolnego. Fakt, że no bardzo dużo Jasiu jest chory w domu. Zada się chory. I nawet jak on ma katar, to ja go nie puszczam, więc może też to jest mój, wiecie, problem. No może powinnam go puścić z tym katarem. No nie wiem, widziałam, że dużo dzieci z katarem chodzi, ale no nie wiem, no wiadomo, no niekiedy idzie Jasiu z katarem, też nie mówię, że nie, ale to wiecie, na zasadzie takiej, że dwa razy wydmucha nos, a nie, że cały czas na przykład musi dmuchać i widać faktycznie, że jest chory czy coś, no takiego go no nigdy nie puszczam, no bo myślę, że bez sensu, żeby się męczył i zarażał też od razu inne dzieci. Ale no właśnie przez to bardzo dużo opuszczam w tym przedszkolu, no zobaczymy, jak to będzie z biegiem kolejnych miesięcy, zobaczymy. Dobra, zmykam, ogarnąć się troszeczkę, tak jak mówię, nałożyć fajną pielęgnację znowu i zabieram się za robienie tego, tej fotoksiążki. Jak przyjdzie, jak ją zrobię, to wam oczywiście wszystko pokażę, tak jak zawsze. Jak ci idzie? Super. Super. A gdzie to idzie? No to, nie wiem. To gdzieś są nogi, rabula. A tu go. Nie, to nie, czekaj, źle to jest, źle złożyłam. U kogo? Nie wiem, źle to zrobiłam, czekaj. Nie, to już go rabuda? O, no, ty zrobiłeś dobrze. To będą chyba Sky. Drugą Sky. Nie wiem, jak to iść. O, tu widzisz? Dobrze. A to musiałeś. No to gdzie? A to do końca. Tutaj. Tu. To gdzie? Też sama nie wiem, gdzie to ma to iść. Nie pasuje się. To tu, o. Tu są stópki znowu kogoś. A tu chyba go robił. Robulka coś? Ale według. Ale według. Gózdoga. Mogę? No pokaż tego, twoją ozdobę już, jaką wyciągłeś. Już też święto, nie? Ją. Jakbyś chciał ubierać choinkę, co? No, twój ten ziomal, nie? Jan. Powiedz coś. Bo tu jest. Tego święta, co? Tego. O, co? O, nie, ja tego nie lubię układać. Możesz układać ty jak chcesz, mnie denerwują w ogóle. Jan, powiedz coś, siedź tu. Jasiu, usiądź na chwilę. Co? Muszę mieć święta. A mama nie ma choinki. Co byś chciał robić? Mama nie ma choinki. A ty masz? Ja mam. Aha. Wyjdźcie. Jasiu, a wiesz, że mamy pościele świąteczne? Musimy je wyjąć. A jakie? No ty miałaś chyba z tym pieskiem świątecznym, nie? W takich czapkach świątecznych piesek. Twoja była pościel, a nasze takie czerwone chyba. Nie? W zeszłym roku mieliśmy takie świąteczne. Ale musi patrzeć się. No super ułożyłeś. A jeszcze ty, tu... Te dwa sam ułożyłeś, nie? Tego i tego, tak? Tak. Ten już mam, a ten znał. Ale go brakuje. To chodzi się zdaje. Tu nie ma. A się go układa? Bo ja wolę tego. No. Oj, ten. Co to są? Które? Kwadraty. Ale takiego lubię wysiadać. Jakiego?
Jak ma na imię? Laura. A to Loki, a ma na imię Sube. Widzicie? To te i te są same. Ja się pomału mów, bo nic nie rozumiem. Te są same, a ja nie mam tego i mam... Nie masz Chase'a? Tak. To może super. Być Chase... Ser. To jest Raul przecież. To może być Chase'a. No jak? To jest Raul. Tak pomalowałeś, nie? Kiedyś pokaż. Czucie. Nie psuj, to jest taki obrazek, pokaż. Pięknie. Hał, 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 hał. Widzę twoje oczy tam? Nie, nie widać twoje oczy. Nie, nic nie widać. A teraz? Nie. A teraz? Teraz tu brwi widać i trochę oczy, no. Dobra, to ja wybieram jabłuszka. Dobrze. Dobra, układamy, tak? Gdzie moje pufle? Były otwarte czy zamknięte? Dobra, one były otwarte jednak, a ja je zamknęłam. O, dobra. A to jest rabulek? Dobra, te idą tu. Gdzie wszystkie puzzle poukładasz, czy co? A ty miałaś, może być tego. Co? Nigdy nie miałaś, tak? Nie wiem, nie pamiętam. Odwracaj puzzle dalej. Ty nie miałaś nigdy. No, nie wiem. Dalej. A ty układaj tego. No dobra, ale odwracamy. No jak dwie kropki masz, to nie startujesz. Musisz mieć jeden albo sześć, wtedy startujesz. Nie, nie startujesz. On stoi tu. Musi być jeden albo sześć. Tu jeden. Mam pięć, też nie startuję. Proszę. No nie, nie startujesz, bo musisz mieć na kostce tyle oczek. Kurde, tak tu... Nie, tam nie rzucaj. Wiesz co? Może tutaj rzucaj. No nie, kto będzie chodził na podłogę po kostkę. Ustałem wiek. Ile masz? Wie. Dwie znowu, no to nie startujesz, czekasz. A ja mam cztery, też nie. Tutaj kulej. Trzy. Też nie. Dwa, też nie. A będzie... Jak będzie jeden albo sześć. No, sześć albo jeden. Dwa. Nadal nie. O, sześć mam, dobra. Ja, nie ty. Ja, no jak ty? No to Biggie. Dobra, wystawiam mojego. Jeszcze raz rzucam. A będziemy bić? Dwa. Jeden, dwa. Teraz ty. A czekaj, w tą stronę? Czy się ja w złą stronę pojechałam? Ja w złą, nie pojechałam. Tu powinnam postawić go jeden, dwa. Tu. Dobra. Masz jeden. O, możesz wystawić pionek. Tu go wystaw. Nie, właśnie. Gdzie powinnam wystawić mój pionek? Czy tu go powinnam wystawić, nie? No, a ty twój tu. Gdzieś jest kropka pewnie. Jeszcze raz rzucasz. Jeszcze raz. Jaśku. No i patrz. No tak nie możesz robić. Bo się wszystko poobala i już nie będziemy wiedzieć, gdzie co jest. No, ile ci wyszło? Cztery. To jedź o cztery pola. Tu jeden. Nie, tutaj licz. Jeden. Nie, to tylko tak. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak, i stoisz, bo masz cztery tylko. Stop. O, ja mam sześć. Chciałem sześć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu, jeszcze raz, jak masz szóstkę, to potem do domku się wchodzi na końcu i mam cztery. Jeden, tutaj? Dwa, trzy, cztery. No tam się na końcu wchodzi do domku. Trzeba objechać całą planszę. Tu pomalutku rzucaj, pomalutku. O, sześć masz. Wow. Teraz musisz liczyć do sześciu. Dalej, jedziesz. Czy masz go? Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak? Cztery. No, cztery, pięć, sześć. Tutaj na te kolory też możesz wjechać moje. On nie był, on nie był na działce, to nie? On był na całej. No tak, ale jest już na mojej działce, nie? Tak. Dobra, to jeszcze raz, bo też miałeś sześć. Pomalutku tu, pomalutku. O, jeden masz. No to jeden nim pojedź do przodu. Super, dobra. Teraz ja. Dwa. Jeden, dwa. Proszę. O, sześć znowu masz. Ale super. No. Chwytaj. Licz, licz. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Sześć. Sześć, no i stoisz. Sześć. Teraz jeszcze raz rzucasz.
Trzy. To jedzie tutaj? Nie, no tu jedziesz dalej, za mną. Dwa, trzy. Trzy, stoisz. Trzy. Mój tu, nie, mój był tu, twój był tu. Tak? Ja mam dwa. Jeden, dwa. Proszę bardzo, zaraz ty. Cztery. Licz. Jeden. No jeden od tego, jeden. Jeden, dwa. Nie, ty byłeś tu, stałeś. No dalej, chwytaj Piomek. Od tego liczysz jeden, tu będzie jeden. Jeden. No jeden, tu, idź dalej. Dwa, trzy, cztery. Cztery, stoisz tu, gdzie ja. Razem stoimy. Witaj, kolego. No, musimy, no razem stoimy, na jednej. Na jednej kropce stoimy. Czaisz? No. Dobra, teraz ja. Dwa. Już znikam. Jeden, dwa. Możesz stać sam na tej kropce. Proszę, teraz ty. Dwa. No znowu równo. Licz. Jeden tu było. Jeden. Dwa. Razem znowu stoimy. Śmiesznie, co? Teraz ja. Pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeskakuj. Na ich działce. No na ich działce pomarańczowych. Te brązowe ci się podobają też? No dobra, teraz rzucaj. Pomalutku. Matko, pięć. Gdzie masz? Tu jest twój licz. Pięć. Jeden, tak. Jeden, dwa, trzy, cztery. A pięć ma być. Jeden. Nie, no musisz tu stać razem znowu, nie możesz stanąć za tym. Razem znowu stoimy. Dobra,